Siemaczko, z tej strony Wandy, Wander i witam was w kolejnym odcinku Życia Ulicy na treści daily do niedzieli, bo widzowie chcieliście daily, to macie daily do niedzieli. Bardzo serdecznie dziękuję, że wbijacie te łapeczki, bo widzę, że bardzo wam zależy na tej serii, ale też lubicie gliniarzy, bo tak napisaliście. Widzowie, dzisiaj zaczynamy także od kawalerskiego, bo na nim skończyliśmy, no i na nim musimy też rozpocząć, bo dzisiaj też odgrywamy ślub, tak? Czy dzisiaj ślub? Chyba tak, dzisiaj jest ślub, więc lecimy na Hawaje, tam będzie wszystko gitara siema, ale widzu, zanim będzie gitara siema, to ty musisz zrobić gitarę siema na dole, zostawiając łapeczkę w górę, bo bez łapeczki nigdzie się nie ruszamy, nigdzie troj nie leci, nigdzie nie bierze ślubu, bo ty widzu nie zostawiasz łapeczki. Ale widzu, jest magiczny przycisk także na dole, subskrybuj, który załatwi też sprawę i wtedy może jakieś wesele, coś tego, ten teges. Dobra widzowie, lecimy do odcinka. No po prostu to jeszcze szota Margarity. Robisz. A ty miałeś nie pić czasem? Miałem nie pić, ale jest okej. Okay. A czyś kolejny odwyk, co? Nie będzie kolejnego. Aha. Ostatni raz, już się pilnuję. Ale co nie tak wszyscy na spokojnie już piją, nikt nie. Leci. Nie, nikt się nie bawi, nikt się nie bawi. Barman jest? O, drinka już żeśmy zrobił. Proszę, tak. Barman, kolejka dla wszystkich na mój koszt. Robi się. Markus? Co to jest za różowy napój? Ale nie wiem, taki mi zrobił. O kurde! O. Spokój się? Gdzie się? Markus? Co? Nachlałeś się? Nie, to jest pierwszy drink, który... Jak pierwszy drink? Jest 23? No tak, tylko były w czasie takie piękne kobiety. Jaki... co? Gdzie? Ty się nie lepiej nie interesuj. A wy co, już na próci jesteście? Tak, dobry, zapraszam do wyjścia, już godzina 6 rano. Co? Długo siedzicie? Już? No, a która sobie myślicie sobie? A to nie 23? Nie, 6 rano, zapraszam do wyjścia. Jak ty, Marku, do 6 rano bez... No, bez słuchaj, trunku? Ja już nawet na apartamencie byłem. Dobra, dobrze. O chule. Dobra. Zobaczymy to na zewnątrz, ja zawsze. Dobra, spokojnie. Po ostatnim. Zabiorę kolejkę. Kolejka na mój koszt. Barman, kolejka ostatnia. Zamykamy już, panowie. Już zamykacie? Zamykamy. A ostatnia kolejka? Dwa razy więcej ci zapłacę. Ale ostatnia. Barman, nie? Lej, dawaj, lej kolejkę. Lej. Dobra, widzę, ostatnia kolejeczka, no. Prowadzę kolegów. A co, ty co? Sypiasz jesteś? Pan się uspokoi też. Bo zaraz pan macie czegoś znalamy. I do... idźcie to i do widzenia. Dobra. O, już chyba kolega za nie mógł. Kolega wstaje. O, dobra. Trzy. Patrzcie. Luźnie, bursie. Idę. Słodkiego, miłego życia. Jak jest to dajesz? Tyle wódki do przepicia. Lele. Nie pijemy wódki, nie pijemy wódki. Pocałunek był za krótki. Ale ty, ale nie może żadnego pocałunku nie było. Co? Ty, był. Jak tam psy stoją. Co? Jak był, a z kim to był? Mało go, macie. Jepsy. Dobra, to jaki plan dalej? Do domu? Nie, na miasto jeszcze. Aftera. After hour, no to co, lecimy na plażę. Tak jest. Płacę 200 dolców, jak ktoś naszczala ten radiobus. Nie, dobra, lecimy. 1000. Zadajcie. Na próci dobra, jesteście. Dobra, 1000. Ile? Ty trochę jesteś przecież. Dobra, robię. Ej. Robię się. Ile? Tysiąc. Nie, no żartuję. Problemy mogą być. Ile? 1000. Martyusz. Pa, zrobię, już w ogóle zapłaciłem. Debil. Uspokójcie się. Jeszcze schowajcie te pistolety. Leje. Co za debil. Ale nie jest chyba spuszcz, co? Oho. O cholera. Masz małego. To nagram sobie na Instagrama. O, że lipa. Nie kopiuj po mnie. Pa, goniam go. Ej, nie no. Dobra, ja bym już cię wygruszył. Dobra, kto kolejny? Ich już nie będę widzieć już. Dobra, chodźcie. Skoro jesteś tak na próci. O kurde! Mam pomysł. Co za kamień? Kto chce zgarnąć 10 tysięcy? Ja. Ja mogę. Dobra, nawet jeżeli tak mało, to 20 tysięcy.
O kurde, to ja. Za co? Ja wszystko płacę. Za co? Kto sobie zrobi tatuaż, który ja zechcę. Oj to. Ja mogę. Co? O, chcesz? Ja zrobię. Dobra, panowie. Ale ja decyduję, jaki tatuaż. Patrzcie tu, panowie. I wszystko płacam. I 20 tysięcy do kieszeni. Nie 20 koła, więcej. No 20 tysięcy. Ej, bo oni jadą. Dużo ich tu. Oj. Ty, jak ty w ogóle miałeś na imię? Kto? No ty, no. Ja Jaden. Jaden, 30 tysięcy. 30 koła? Więcej nie dam. Ja wiem, co zrobi. Fiflaka na czole. Nie. Skorpiona. Skorpiona. Nie, będzie żadnego. Będą się bali mnie. Skorpiona. Teraz chodź tu pijaki ze mną, bo... Jakbym prowadził jakiś siły. No i sami zrobią. Jedźcie. Ty, ja... Jestem przewodnikiem żulu. Żulej, za mną. Markus. Dobra, ty. Billy. Co? Wiadomo coś, co z tym? Ezekielem? Nie. Jeszcze nam nie wiadomo. Markus. Zapali go? O kur... Co? To chyba nie po nas, co? Nie. Musimy potem pogadać na temat penthouse'u. Jeszcze trochę z tą gadał. Zabdziłem! Troj, jakbyś tymi butami gdzieś, nie wiem, kopnął to Inoros. Ty, otwarte? Oj, to tu. Jaki tatuaż, Ja panu powiem tutaj. Dobra, za chwilę, tylko pójdę, na zaplecze muszę ułożyć. Jaki tatuaż. Tylko na zaplecze pójdę, dobra. Ty, Jaden, pakuj się, się za oko tu. Rozpinaj koszulę. Już. Co tam panowie? Dobra, chodź, ja na ucho. Chcesz usiąść? Chodzi git? Billy, wszystko w porządku? Nie wiem, zapłacę panu, no ile taki tatuaż by kosztował? 500, to ja 5000 płacę za ten tatuaż. Oj, co jest? Kiszuję. No dobra. A co tatuują? Zaraz zobaczysz. Proszę kłaść. Nie będzie jakiś zły tatuaż. Masz, siadaj, bo ty zaraz krzywdę zrobisz. A to tak można, tak wiesz, palkowo? A który się tatuuje w ogóle? A ten tutaj. Ja. Dobra, no to się kłaść, nie? Ja chcę siedzieć. Dobra, tylko musisz... Zdejmij okulary sobie zdejmij. Ładnie. Co to jest? Dobra, dawaj czoło. Lecisz. Dawaj czoło, tak. O kurde. Jeszcze możesz tam za uchem podać, wiesz. Nie za uchem. Znajdę cię i cię zastrzelę. Jeżeli mi trochę za uchem zrobisz. Nie poczujesz, nie zobaczysz nawet. Dużo szczekać, co mało robisz, synu. Poga to. Już kończę. Ale wygląda. Jest to, co ja chciałem? Pa, jak wygląda, jak pajac. Robota wykonana. Dajcie mi to zobaczyć. No tam masz lustro, przyglądnij sobie się. To panowie 5000 będzie co. A to nie do mnie, to nie do mnie. Ja. Ale zrobię Margot. Zapalę. Tak. Powiem ci tak, ale... chyba zostałeś jedynym OG. No słuchaj, no czy jedynym jeszcze? No jest. Popatrz tu. O, ty zwariatowałeś się wyrwałeś? A, 30 koła masz. Znaczy 20 miało być. 30. 20. Tak. Oszczyszują. Dajesz 25 tysięcy. Tak, dajesz 25 tysięcy i cię wydzieram od góry do domu. No ale no to ja was, ja jestem profesjonalistą. Dobra, gościu, spadł tego środka. Pobić cię? Idą. Sam się pobij, gościu. Dobra. Pobić cię? Począwaj. Idziemy. Ty, bo ja mam Rollsa pod klubem. Dobra, zaraz tam Rollsa nie było pod klubem. Był. Zaraz zadzwonię, to cię odbiorą. Co ja mam kaca, chłopie? Śpisz jeszcze? Traf. O, nie śpisz już. Ty, mam kaca, chłopie, jak cholera. A ty co tam przeglądasz? A, sprawdzam coś panu kardynałowi już. Ty nie masz kaca? Przecież ja nawet nie piłem. Dobra, stary, chodź, wejdźmy przed... W ogóle panie został wczoraj, było? Ja wszystko pamiętam.
O, to wiesz co, ja się pytam, co to jest, panowie, co to jest? Ogólnie to powiedziałeś tak, że możesz zrobić challenge, jak ja wymyślę ci tatuaż, dałem ci 20 tysięcy i zapłaciłem ci za twój tatuaż, ale powiedziałeś, że sam chcesz, sam się zgłaszaj do tego. Tylko się zgodziłem, no. Ja pierdzielę. Zarobiłeś. Ja nawet nie wiem, gdzie są te pieniądze. A one co nie, tak, to nie wiesz, co? Zgubiłeś? Przecież dawałem te pieniądze. Nie wiem, może mam je nadal w spodniach, ale nie sprawdzałem. Miłe boli, tak miłe boli. Ja ci drugich pieniędzy nie dam, bo jest tysięcy. Tak miłe boli, to jest masakra. O, a tym co? Co to za... Skąd masz? Co? Ładny Mercedes. Skąd masz aparat? Aparat? Aha, widzisz, jak się zgiełem? No bo ten, Instagrama założyłem. I a. Fotki robię cały czas. Aha, żołowie wszyscy w moim garażu. Robię wszystko, jestem tym. A zrobiłeś możesz, a robi zdjęcia tego samochodu podczas jakiejś jazdy? Z Ezekiel? No. Gdzie są moje ciuchy wczoraj? Jaki, co? Nie wiem, czy no, Ezekiel... Nie. Uciekłeś? Palone. O, tak. Ale co, nic nie zrobili? To zrobili. Co? Że jeszcze na plus. Pójdziesz na dołku? Wziąłem telefon. Co to jest? Aha, policji ukradłeś telefon. Nie. Jak się sikało na ich pierwszy raz ten. Pierwszy raz na taki telefon. Ta, a zobacz sobie Instagraba, Travisa. Jak klejesz na radiowóz. Ja tego... Czekajcie, kto to dzwoni? Zobacz, kto to? Halo. Halo, zapraszam po odbiór papierów, bo budowę skończyliśmy. Już koniec budowy? Dokładnie tak. Dobrze, to za chwilkę zapraszam będę. Dobrze, do widzenia. Miłego, cześć. Ja lecę na odwyk. Wody, jak się nurdzajesz tego? Musisz wejść w kontakty, kliknąć na siebie i to masz share contacts, nie? Ale musisz Bluetooth sobie włączyć. To musisz zrobić. Bluetooth. O co chodzi z budową? O co chodzi z budową? Do odbioru. A. Jak już? No. To idziemy? Siema kobiety, jak panieński. Dobrze, a jak się? Właśnie. Raczej powinnyśmy zapytać jak kawalerski, no. Dobrze, może nie widzieliście... Twittera. Nie widzieliście może zdjęcia, wam może podeślę. Trochę się tak zabawia z innymi kobietami, no masakra. Co ty ciekawe. Ciekawe informacje, to ty do apartamentu z jakimiś lafiryndami poszedłeś. Jeszcze lepiej. Ja po prostu nie będę wnikać, kurde. Jak ja mam mieć taką rodzinę, to ja... O 6 rano pierwszego drinka zaczął. Nie wederci po prostu. Nie obrażaj mi koleżanek. Nie muszę wiedzieć, co było, to było, nie chcę wiedzieć. Naprawdę. A jak panieński? Dwójkę? Podpowiem. Nie widziałeś tego? Nie widziałeś zdjęć? Ja bym na twoje miejsce był zazdrosny. Cicho bądź. Ta? A ja na twoje miejsce bym miał wiedzieć, jakby coś zrobiła. A ja na twoje miejsce piszę. Przestańcie, już błagam was. Marku. Najeżdżacie na siebie non stop. A to z tą adopcją? A, nie no już jest. A jak wy chcecie dorosłą kobietę adoptować? No już to zrobiliśmy. Co? A. No dobra. Przynajmniej ja to zrobiłem. No, Billy nie jest twoim drugim tatą, bo my tego. Dobra, już koniec, bo coraz dziwniej się to robi, okej? Zaadoptujcie sobie mózg, bo wam brakuje. Ale Markus, masz fajną grupkę. O, taki jesteś? Nie, żartowałem, tylko do ciebie. Do Kyla na koło założyć. To do Kyla. Co ja? Nie jest. Po bracie jeździ, pa. Do nabity twój brat jest, ale to takie chucherko, a ty do niego jeszcze skaczesz. Ale dzięki za garaż, nie? No właśnie, jak nie ty, to klama, jak nie klama, to... A nie, teraz już tam mój Mercedes stoi nowy. O, no super. A gdzie jest twoje Porsche? Jutro będzie tutaj. Ty, Kyle. Gdzie jest twoje Porsche? Jakiego koloru jest twój Rolls? Kogo? Twój. Twój. Mój? No. Mój ukradli. Dobra, nieważne. Tak. A ty co, Nora, rozmawiałeś z Travisem? On nie chce. Aha, on jest biznesmenem. No oczywiście. Rudy biznesmen. Się dobra, Nora, ja się zapoznam. Siłę o to walczyć, więc no. Ja z Billim cię zapoznam z tymi. Ej, a kogo to jest? Mamy paru. Lawety. No jeszcze. W sumie może jakby zobaczył innego koło ciebie, to może by coś się zmieniło. No nie wiem. Co innego? Nie wiem, czy by to zadziałało. By był bogatszy i na pewno męski od niego. To prawda, dobra. No jak były podjazdy z Troją, to on nic miał to w dupie troszeczkę, więc nie wiem. No właśnie. Też miałam, ale to mniejsza w to. Kochani moi, ja jadę na budowę, bo jest zakończona, a ty przestań robić z siebie debila. Spoko! Widzowie, on niedługo będzie jak berło, naprawdę.
Ale mówię, że się nie zgadzają. Jutro najprawdopodobniej będzie ten przejazd. Pakuj się do fury. Tak jak mówię panu, że to najprawdopodobniej nie są pana ludzie. Ogarniemy jutro strojem. Tak, wezmę go na spokojnie. Mogę wiedzieć, czemu załatwiasz interesy z Gartienesem beze mnie? Mamy wspólne interesy. Do widzenia, panie Gartienes. Jakie wspólne interesy? Może powiedzieć, że pomagam mu w biznesach, nie? Jak ty jesteś zajęty. Jak zajęty? Wystarczy powiedzieć. Jutro mi pomożesz czymś. W czym? Albo nawet pojutrze w sumie. Jak wrócimy. W czym? Z czym? Nie z czym, bo z czym to jest sikam, ale w czym? W czym, dobra. Ogólnie pan Gartienes ma dostawy ze swojej restauracji. No. I ogólnie od jakiegoś czasu jest coraz mniej sprzętu, więc coś się nie zgadza. Że więc... ktoś mu okrada restaurację? Ktoś mu okrada restaurację. A którą tam co kiedyś nas atakowali tam? Tak, bo ona działa. Mhm. Ale to nie jest zwykły sprzęt, to jest, wiesz, taki już dobrej jakości sprzęt. No dobra, czyli co, będziemy szukać? Straty 10%, a to już jest dużo. Czyli będziemy parę szukać milion. Sprzętu kuchennego? Nie, to nie jest kuchenny sprzęt. A jaki? Na przykład, no bronie, taki sprzęt. Aha, to co w restauracji? Co, no w restauracji trzyma broń? Restauracja wiecie... jest stricte pod dalszy, wiesz... W restauracji jeden przemiennik to wyładowuje, a drugi to władowuje i jedzie to dalej. Dobra, co jak sanepid wyjdzie? Wszystko spokojnie, jakby w sanepid idzie też masz swojego człowieka. Znaczy wie kiedy wjechać. No dobra. A poza tym to się dzieje na tyle, nie? No co z tego, ale sanepid wszystko sprawdzi. Ale mówię ci, że ma swojego człowieka, raczej będzie wiedział kiedy wjedzie sanepid. I zmieni lokalizację, ale jakby wiesz, tam jest bezpiecznie to zmienić, nie? Co? Dobra, chodź, zobaczymy te dały. Bo tam przemytnicy, którzy odbierają z doków, jeżdżą, jadą na restaurację potem. No stary. O, ten to... No, widać, że szczerze posprzątałem tutaj, jest tam zabite deskami. O kurde, jakie osiedle. No? Muszę na starość tutaj zamieszkać. Tylko jeszcze posprzątać, nie? No. Cześć. Kolejny chłopak? Siema. Nie, jaki chłopak, o czym ty mówisz? Ja mam jednego, ja go nie opuszczam. No dobra, rozumiem. A kto to za raper? Ja. No nie, ja. No raper, nie. Cały noc. Ty jesteś Lil, ten, jak on miał? Ja miałem cię zapisanego. Snoop Dogg. Fotograf, nie? On jesteś tam Lil. Nie, młody pies jestem, młody pies. Young Dog na mnie mówił. Young Dog. No zrozumcie tam, to jest ksywka dobra. On dobra. Nie zrozumie. A ty bądź cicho. Ładne osiedle. Dobra. No ładne osiedle, tylko trzeba tu jeszcze posprzątać te barierki. No tak, to już nie będzie. Jeszcze, trawę kosić. No jakieś płoty może, płotki małe tutaj. Podjazdy z kostki. Ale tego w planach już nie daliście mi, więc nie wiem tego chłopaki. Dobra, to wywalone w sumie, nie? Dobra, ale domy gotowe są, tak? Gotowe, wszystko super. Ty, to co, to chyba w porządku, nie? No, pieniądze teraz potrzebuję. Pieniądze? 200 tysięcy, tak? Tak. Nie, 300. 300? To spalenie. No bo połowa się spaliła. Dobra, niech ci będzie. Tu jest walizeczka, proszę bardzo. Mhm. 350 tysięcy za szybką dostawę. Dziękuję. Gdzie 350 koła, pyk. No, polecam się konta. Na przyszłość ogólnie. A właśnie, to jest kolejna sprawa, kolejna budowa. To niech pan przyjedzie jutro na... Santa Maria Beach, obok mola. Okay. O której godzinie? Co ty budujesz? Taki żółty budynek tam jest, żółto-niebieski. Mhm. O której godzinie? Podjedzie pan tak koło godziny, myślę, 16. Dobrze, to jest kolejny biznes, tak? Nie mój, ale po prostu budowa. No dobra. Szybciej, kochanie. A co będziesz budował? No, biliję mu warsztat. A, dobra. Ty, ale chopie. Ty, ale kończy się umowa z ochroną. Ty, rzeczywiście, bo budowa się zakończyła. No właśnie, ma do budowy, więc trzeba jechać i przedłużyć. Chyba, że nie chcesz. O czwarte mają? No mają, przecież jest środek tygodnia. Dzwonię dopiero jest 12. Że wpadniemy z wizytą. Niech się nas spodziewają. Nienawidzę tej muzyczki. Jakie muzyczki? No nie wiem, jak się do nich dzwoni, to jest tu jakaś muzyczka, kurde. A wiem jaka. Dzień dobry. Tak, tutaj jestem przedstawicielem waszego klienta, Troja Travolty. Chciał on się spotkać o przedłużeniu umowy. Zmianę umowy. Dobra, jest możliwość teraz wpaść i to obgadać. Dobra, to będziemy za 10 minut jakoś, do widzenia. Jak? Nie jest możliwość sieć. Są jest. Na miejscu. Ta, tylko nie ma tego, z kim gadałeś, podobno jest inny. Że szefa nie ma, Andersona. No.
Dobra, to ale powiedzieli, że na spokojnie, na radę. No w sumie biuro cały czas jest otwarte, nie? No ta. Ale myślisz, że jakieś stawki się zmniejszą, zwiększą? No nie, nie, stary, bo to już nie będzie ochrona budowy. No i w sumie nie będę musiał iść tam 24 na dobę. Tylko, nie no, osiedle jak będzie to 24, nie? Wtedy. No czy będą tylko patrolować to. W sumie. Ale no, to też będzie można dodać, nie? Do sprzedawania mieszkania, co do to. No tak. Że osiedle chronione przez firmę. To trzeba ogłoszenie zaraz zrobić. Tarkowski Security właśnie. Porobić zdjęcia i wrzucić na... Ale to tych też ja bym zatrudnił kogoś do tego, takiego profesjonalnego, to znaleźć, nie? No to trzeba znaleźć. Ja spokojnie, ty. To jest stary, ja mam na Instagramie już dużo takich fotografów. Ty, ale pytanie. Co? Przecież jestem poszukiwany, ty też. No. I co, kurde, jak mnie podłapią? Ta ochrona? No w sumie może na Lidię przepiszę tą firmę. No możesz. Dobra, później się to przygada, jedziemy. Chodź, stary, ty. Jakaś krew była? Co? Nie, nic. Mam nadzieję, że tego nie widziałem. Dzień dobry, Travis, Troy Travolta, byliśmy tutaj umówieni. Dobrze, proszę iść za mną. Jasne. To w sumie ja dzwoniłem, przedstawiciel tu. Tak. Mówiliśmy. Tarkowski Security. Dawno tu nie byłem. No nie było takiej potrzeby. No w sumie racja. Było podpisać umowę i tyle, nie? Tutaj, ta. Proszę. Tutaj? Dziękuję. Tak. Jak wtedy musimy zacząć rozbudować to co? O, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę pomóc? My chcieliśmy zmienić umowę. Jak? Twoje krzesło? Nie. Czy tak ruszasz nim? Oj, nie. No. Był pan koło mnie. No. Dobra, to zapraszam. Gdzie? Do biura do lewo. Dobrze. I to niech on pierwszy będzie widzowie, ja tam nie będę wchodził. Ej, to proszę. Okej, okay. To sobie siądę. W takim razie jeszcze raz czy pomóc? Zmiany umowy, tak? Tak, mieliśmy ochronę na budowę, ale budowa się zakończyła. I no... Będziemy tylko ten. No, dzielnicę chcemy chronić. A jeśli pan by podał adres, bo tak, bo też budował, to wie pan. Osiedle Jefferson. Travis Travolta, tam w systemie pewnie jestem. O dobra, tutaj, dobra, to już pamiętam. I co, w takim razie pan by chciał na nowy okres, tak rozumiem, na rok? Tak, na rok na razie nie będzie. I jakie rozliczenie by panu pasowało? Miesięczne, kwartalne, roczne? Kwartalne zróbmy. Ja co kwartał płacił. A dzięki kwartalnemu zaoszczędzi pan 10%, a dzięki rocznemu 15%, to musisz pan za to robić. Prawie co myślisz? Co? O tym? No nie wiem, no kwartalny chyba będzie najlepszy. To no to niech będzie kwartalny. Że w takim razie, który z państwa jest właściwie... Ja jestem, i Travolta, no, TJ. Dobrze, to tutaj kolega, po mojej lewej jeszcze może przygotuję dokumenty jakieś, bajki. Przygotujesz? No. Dobra. Dobra, widzę, niech on przygotowuje te dokumenty. Może kawa, herbata? Nie, dziękuję, nie jestem kawoszem. A to by podwalał? Whisky, wino? No, whisky może, a nie, prowadzę samochodem. A nie musi prowadzić. Ale chcę. Ale może i... A, i tak może się napić. Nic się nie stanie chyba. Przestań. Dobrze, proszę państwa, tutaj bajki ma... papierki, można przeczytać, bądź nie, to zależy tylko od pana. Rekomenduję się poniżej i na następnych 200 stronach. Jakieś pytania? Dobra, ja to po prostu podpiszę i tyle, no. Przelewik wyślę do 7 minut, tutaj widzę fakturkę, jest tak? Tak, tam jeszcze tego kwota jest jeszcze do uzupełnienia, ale to... To jaka tam kwota? W zależności od tego, jaką liczbę pan by chciałby osób u siebie, w jakich sferach czasowych upada... Patrolować po prostu. Po prostu. Proponowałbym stałe, no powiedzmy, dwie osoby, które będą przyjeżdżały sobie tak i w dzień i w nocy. Za 3 miesiące stawka będzie no 300 tysięcy. A mam pytanie jedno. Jakby zrobić takiego ciecia, załóżmy, który by stał na budce, byśmy zrobił budkę do wjazdu, byłby duży tego koszt? Zamknąć całe osiedle. No, żeby było prywatne. No to wtedy zależy, czy być jeden czy dwóch. No to trzeba przegadać. Dobra, na razie niech będzie ta oferta, co pan powiedział. Ile to będzie? No już wstępnie te 300 tysięcy ewentualnie. Niech pan przyjdzie za miesiąc, dogada się z tą budką, powiedzmy. No i wtedy się jeszcze pogada. Co by na to? To ja zlecam już przelew, 300 koła i podpisane jest. Proszę. Widzimy 300 koła, w tej naszego konta znika. Wezmę sobie. Dobra, a to. Z dokumentu będzie chyba wszystko. Czy jeszcze w czymś pomóc? Nie, to wszystko. No to dziękuję bardzo za wizytę. Tutaj kolegę pan odprowadzi, jak i pana kolegę. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Fajki. Do widzenia. No, stary, 300 koła, część to? No trochę sporo. No bardzo sporo. No,
Ciekawe, ile by jeszcze kosztowało to z budką, co ci mówiłem, nie? No, no to jeszcze więcej stary, bo tu są stali pracownicy, muszą być 24 na dobę. To już lepiej chyba własnego cię zatrudnić za dwa tygodnie. Ostatnio mieliśmy swoich cieci i co? Ale no wiesz, jednego takiego chociaż starucha, nie? Żeby sprawdzał, to wjeżdża. No w sumie racja, dobra, chodź. Tak wiesz, płacisz po 3000 euro, dolarów. Dolarów, no. Stary, jestem, czujesz się jak biznesmen, tylko taki poszukiwany biznesmen. No, trochę ta. I to nie wróży nam świetlanej przyszłości. No, bo trochę podwalałeś. A ty? Podwalałeś też trochę, ale no po co była ta strzelanina? Która? Ile odbiło. A to? No. Nie wiem, no musieliśmy strzelać, bo inaczej byśmy poszli siedzieć jak czy siak. Dobra, co było, to było, nie zmienisz przeszłości. Co to stary za ludzie? Ja wiem. A więc czym się zajmujesz? No ogólnie to mam firmę, co robią chainy i no mam firmę jubilerską, która rozprowadza na cały świat. Dobra, i to jest dwóch kandydatów czeka, ile rocznie? 20 milionów. Co tu się dobra, dzieje? 20 milionów. Co się dzieje? No co, szukamy... Kandydaci dla Nory. Tak. O, wreszcie, brawo, zrozumiała, że wow! Ale to nie nasz pomysł, tylko my go kandydatowałem. Dobra, wreszcie, udało się. Wreszcie zrozumiała. Widzę, że ty zadowolony z tego jest. Przejdźmy do kolejnego kandydata. Markus, się... co? Ja bym go odpulił. Dobra, to chodź do kolejnego. Zobacz jego chaina. Dobrze, do pana będziemy... Do pana co, co? Będziemy mogli... Nic, cicho. Do pana może będziemy mogli się odzywać. Proszę już jechać. Nie, on jest od balasów. Chodź. On jest od balasów. Co powiedziałeś? Ja nie mogę. Zjeżdżaj stąd, chill, póki nie ma... bro, chill. Zjeżdżaj stąd, póki nie masz kulki w głowie. Dobra, trochę. Został, to są kandydaty. Familii są do kitu. No masz szczęście. Dobra, tamten od pula. Okej. Okay. Dobrze, a więc tak, czym się pan zajmuje? Ja prowadzę bardzo ekskluzywną markę alkoholi, które są, z Liberty City są sprowadzone do Liberty Los Santos. City, to znam takich, to jak się nazywa? Van Buch. Nie ma takiej nawet, albo jest, ale nieznana. Jest, piłem. Nie ma. Piłem, o, to dobra? Chyba nie piłeś za kafla. No, zarobisz to. Dobrze, dokładnie. A ile rocznie? Około 6 milionów, tak myślę. Dobra, 6 milionów. Dobra, dobrze. Będziemy do pana się odzywać, kontakt mamy. Okej. Będziemy do pana się odzywać, bo legalnie, legalnie zrobione pieniądze? No ja, znaczy no... Tak. No, to dobrze. Dzień dobry. Witam. Czym się pan zajmuje? Ja prowadzę własną firmę, sprzedaję drogie ubrania. Całe Los Santos ode mnie kupuje. Dobrze. Sprzedajesz gapa? Czyli można powiedzieć, że pan zajmuje się streetwearem, tak? Tak, dokładnie. Dobrze. Ile rocznie? To drillowiec. No, około 5 milionów, proszę pana. Ty, stary, popatrz tutaj. Fajnie. Widzisz te... Widzisz to samo co ja? Nie, 10%, tylko 20. Jeszcze więcej od ostatniego tygodnia. Tak, będziemy się do pana odzywać. Trzeba zbadać te bronie, faktycznie, bo... Następny etap będzie randką w ciemno. Dobrze, czekam. Tak w ciemno, dobrze, skoro... Dobrze, dziękuję. Bo w ciemnym świetle będę siedzieć. A, no chyba, że tak. Ja jeszcze twój brat chciał się zgłosić do tego. No, no Kaj też chciał, ale... A co, ale coś mu wypadło. Gdzieś wyparował, no. Powiedział, że jedzie na urodziny. Kogo urodziny? Pewnie jakieś ani rodziny. Ani moje, ani twoje. Pojechał się napić. Jakiś aha. Ani chyba. Czy Izzy. I za moje, i za twoje. No. To też. Widzisz, już mamy trzy kandydatów, sporo zarabiają, ale to i tak mniej dalej ode mnie. No nie żeby coś, ale jakoś żaden mnie nie przekonał do siebie. Może to lepiej? No. A, to wy się nie znacie na chłopakach. Chcesz to weźmy do ocen. No, nie znacie się na chłopakach. Ej, Lidia, słyszałaś to? Nie znamy się na chłopakach. No, ej, no w sumie racja, no nie znamy się. Co my miałyśmy za facet? Co, przepraszam. Trzeba ich zmienić typowo, co nie? Miałyście. No, ale właśnie sam się skończyłeś. No, przepraszam, będziesz moim mężem, nie chłopakiem, prawda? No, ale jeszcze jestem. No, Jezu, a to co? A gdzie jest etap narzeczeństwa? Co jest, dostawa? Nie, nie dał mi pierścionka, nie ma narzeczeństwa. Nieważne. No, a, no właśnie. Billy, no what's up? Co to za kolumna? No właśnie. Jedziemy do stodoły po części. Sprzedajemy. Mani. O, dobra. O, to co? Pakujemy manżur i idziemy, nie? To proszę się pokazać tutaj, jak wrócisz z tej stodoły, bo ja będę miał do ciebie sprawę. Jak nie przyjdziesz, to będziesz miał na ślubie lewe kolano przez... Lewe kolano będę miał. Tak, przestrzelone. A, no... ten, a ty Lidia może byś... Czemu tak kupiłaś tą koszulkę? Po prostu, nie obdziałam. Pojedziemy na kolejne randki zaraz.
Tak, no. Dokładnie. Tak, dobra, rozumiem. To my jedziemy, jak chcecie, możecie jechać za nami. Nie. Przedam się ręce do pracy. Osobowy, to porada. Lecz tym. Poprowadzić, trzeba prowadzić. Dobra. No poprowadzę, nie prowadziłem się żarówki. Bez żadnej mędy. Cały coś menda. Sąsiad. Jedziemy. A uciekaj, za szybko to nie jest, pamiętaj. Dobra, stary, tu jestem chyba nieustraszony, jak tym jadę. No dosłownie. Każdego chyba mogę rozjechać, nie? Możesz, ale... Tak, chyba nigdy nie jeździmy ciężarówką, wiesz? Chyba też tak myślę. Dobra, jedziemy. A czy będziemy to pakować? Mamy widlaka jakiegoś? Oj. No co oj? No bo nie mamy. Aha, czyli będziemy to... Ale jest nas trzech, więc pamiętaj, jest dobrze. Czyli część po części. To trochę nam to zaj... Uwaga. A, dobra. Zniszcz ten płotek. Wyklepie się, tak? Drewno się nie klepie. A, no to... No co on? Może mamy takie duże wrota. Już widzę, że masz syndrom tirowca. Dlaczego? Bo już trąbisz na wszystkich. Oho, czekaj, zaraz mi się... O, dobra. Dalej chyba nie będę wjeżdżał, co? Chyba nie ma co. Może nie wjeżdżaj. Bo... Spokojnie, tylko tyle. Dobra widzowie, co, wjechaliśmy, żeby nie widzieli, co my pakujemy. Wchodzimy do środka i pakujemy ogólnie nasze części do samochodowe i zawozimy je do klienta z tego, co ogarnął Billy. I co chłopaki? Pakujemy, nie? No. O to pudełko po pudełku, bo inaczej nie damy rady. Ale to chyba trzeba jedno pudło brać. No tak, osoby. Pudło z tego pudła. A, tak jest zrobione? Czy bierzemy całe? Ja bym wziął całe. A dam radę, jak to wiesz, a silnik gdzie jest? Osobno? Nie no, silnik też jest w takiej skrzynce, to jest jakaś gruchota. Dobra, to dawaj, z drugiej strony. Dobra. Dobra, spakowane, zamykamy, jedziemy, co? Ale jeszcze te dwa pudła, co z nimi? Tam jest, one są puste. Dobra. Chodźcie. Gdzie mam jechać, Billy? Co? No. Właśnie, gdzie mam jechać? Co za? To przodem pojadę. Gdzie mam jechać? Widzę, że zguchoniemy jakiś czy co? Bo nie rozumiem. Na port, no na port, dokładnie. Na port. Na port. To nie... To co ty, zamulasz ale, tak? Ale który port? Jest zaniki pamięci, wiesz, na dokach. Port, a chodzi ci o tą firmę, jak ona ma. A, no Drilling tam, Dynamics. Tak, to jest ten syf, no. No, to ja wiem, gdzie to jest. Dobra, stary. To za mną. Pamięć, że już słaba jest, serio. Co? Pamięć słaba. SMS-y w telefonie, pamięć słaba. Ty, ale na pewno już zapłaci ten kupiec? Mówił, że sporo zapłaci za to. I to do Europy biorą, ta? No, tak dobrze kojarzy chyba to w Austrii. A, to daleko. No. A co, no tylko co? Ciekawi mnie, jak to przepłynie przez tyle odpraw. No, nie wiem, na pewno mają bo jakieś Austria sposoby, nie? Nie ma dostępu do morza żadnego chyba. Nie ma? A ma? Nie wiem. Wiem, że Czechy mają. To na pewno. No, a Czechy są obok Austrii. A skąd on wie o tym, że to tutaj mieliśmy jechać? No bo tam przecież gadałem z nim, mówiłem, że to na dokach o tej firmy. Aha, ty. To wjedziemy tu? Powinniśmy? Tak, przejedziemy na chillku. To dobudowali czy co? Dobudówka była. Tu muszę złapać chłopie jakiś kąt. Bóg dobry weź. Co to jest tutaj? To jest tu, więc park. Długa trasa. Mamy się obawiać czy nie? Gdzie on po raz widzowie? Mamy się obawiać? Myślę, że nie. Co to jest tutaj? Mówicie? No tak, no to jest ta firma, co pracuje na tych platformach wiertniczych. Wydobywają ropę naftową. Aha, i kupują samochody. A nie skręcone. Wiem. Chyba nie tu chłopaki. Na pewno? Ja nie wiem, no. Może jestem tam kto jest za nami? O, dzień dobry. To on się umawiałem. Chodzi o części do samochodu? Tak, od Mercedesa. No. Dobra, wypowiedz, ile za nie dajesz? No, pierw chciałbym je zobaczyć. Oś. A co ty, to nie wiesz, jak wygląda Mercedes? Może chcecie mnie oszukać? Aha, jak na takim etapie już tak rozmawiamy. Na takim poziomie ludzie nie oszukują. Po co mielibyśmy was oszukać, przejechać tylko ciężarówką tyle kilometrów tutaj i do tych zasranych doków? A wy nie zajmujecie się czasem odwiertem? Na platformach wiertniczych? O, właśnie, ropą naftową. No, tak wygląda, nie? Otwórz tam, Bilson. Słuchajcie. Wszystko gotowe. Podoba. To ile byście za to chcieli? Ile byśmy chcieli? My byśmy za to chcieli 100 milionów, ale... Ale ile? Rozsądna cena. No to... 700 tysięcy. Mogę dać 300. Coś cię boli chyba. No dobra, no to chyba zabijamy, nie? Ten Mercedes to jest antyk. Dobra, to ile? 700. Nie no, 600 pan, 600. Teraz już 800. Chcesz dalej... Co jest, ty? Chowaj się!
To jest z dwóch stron! Mili, plecy! Co robimy? Czekamy chyba zaraz. To czekaj, trzeba pierwotnie czyścić, u góry są, na dachach. Ale oczywiście nie oddam. Uważajcie, plecy mamy. Amunicji nie mam. Kto nie ma amunicji, mówił? Ja. Travis. Masz. Chowajcie się, chowajcie się. Dobra, widzowie, no nie, co my teraz mamy zrobić, tylko uciekać, ale część tak nie zostawimy. Robić sobie, może od góry jakoś? Idź po samochód, ja będę odsłaniał. Idę, ciężarówkę. Gdzie Travis? Ciężarówkę? Nie, jest w ciężarówce. Ty, stary! No i po ciężarówce, widzowie. Nie no, widzowie, straciliśmy części! Oszukali nas! Oszukali nas, ty! Co ty mi nie powiesz? Jeszcze broń mi się zacięła. Fajnie, prawie mnie zabili. Jedź za nim, jedź za nim. Próbuję, ale przebija się opona. O, to super, chłopie. Stój. Stoisz! Nie ruszasz się. Stój. Rzucasz tą broń. Jaki mam pomysł. Słuchajcie mnie. Mam trytki. Co to miało być? Co z nim robimy? Topimy. Topimy? Oczywiście. Jak do topimy? Przodu. Do przodu. Ale może to przeżyć. Przeżyć? Z kajdankami? Gwarantuję, że nie przeżyje. Do przodu, powiedziałem. Jest większa na to szansa niż jak teraz mu ładuje kulkę w łeb. Słuchaj, a jest też inna sprawa, czeka. Do przodu. Na krawędź. Czy może pójść spać do wody razem z kajdankami? Mili, bierz ciężarówkę. No i wszystkie części zostały uszkodzone, a raczej no, większość. No, no zobacz, zostały przestrzelone. No, no to chyba nic. No możemy liczyć na to, że części nie są aż tak bardzo uszkodzone tylko. Może nie wszystkie, no bo zobacz, większość kuli poszło w górę, widzisz? No właśnie wszystkie idą tu. Tu jakieś nieliczne tylko. To mogły, nie wiem, w pianki trafić czy coś. A są dziury? Czekaj. Nie no, patrz. Nie ma dziury, jest taka wgniota. Nie wiem, dobra. Jeść. Chociaż na auto mnie nie oszukali. Chociaż. Dobra, weź ją odwieźć, my jedziemy, no już się zbierać. Gdzie? Trzeba garniak kupić. O, dawaj. Ja sobie kupię, bo nie będę w tym białym. Cholera, stary. Nie wiedziałem, że wiesz, tak się skończy. Wiesz, co się stało w ogóle? Co? Dałem ręce do góry, żeby się rozciągnąć, się. No. Padł już strzał. Więc zapewne pomyli mnie z nim i czekali na jego sygnał. Myślisz? Mhm. Bo tylko jak podniosłem ręce do góry, to oddali strzał od razu. O, stary. Więc mi się wydaje, że po prostu czekali na jego sygnał, nie? Żeby... Ale nie trafili, na szczęście. Aż no. Może dobrze, że jednak poniosłem te ręce. No, bo tak to by się lepiej ustawili, nie? No. No, pojechałem pod prąd. A trudno. Trudno. Nie? On nie odwiezie do części, a my jedziemy kupić. Jeszcze czekaj, zatrzymaj się tutaj, oponę wymienię. Pokażę, nie wymienisz, stary. Jak chcesz wymienić oj na miejscu? Musimy zmienić auto. Dobra, stary, gotowy na przebranie? No. To pakuj. Ale ja sobie może zamiast garniaka sobie jakiś płaszcz wezmę. Płaszcz? O, znaczy no pod płaszczem będę miał garniak. Stary, tak, jedziemy na Hawaje, to jak ty chcesz na płaszczu chodzić? No mnie. Nie, na Hawaje, co? No? Dzień dobry. Dzień dobry, ej, czekaj, co? Jakie Hawaje? No stary, normalne Hawaje. Hawaje bardzo piękne, stać mnie. Polecam. No potrzebujemy garniaków do ślub. No takie bardziej na ciepło. Tak. No żeby wie pan, w gorących dobrze, klimatach dobrze. Się dobrze z tym chodziło. Taki tutaj, na przykład granatowy. Bardzo fajny granat. To jest czarny. Staj, nie znasz się na kolorach. Ewidentnie się nie znasz na kolorach. Ze mną rozmawiasz? Z szykiem dobrze, mody? Dobrze, proszę mówić dalej. Moda pomiesz żyć? Dobrze. Tutaj bardzo fajna koszula, wygodny. Na jakieś dęsy, na plaży, jeśli pan chce. Tutaj tak bardziej na luzie, ale bardzo drogi, też fajny. Tutaj o taki koszulę, krata. Ja panu bym tego polecał, w tym pan by fajnie wyglądał. Co jest? Taki ten, tylko ten, w tym powiem panu, że panu będzie ładnie dupa wyglądać. Będzie ładnie. Słucham? Dupa wciskać.
Przepraszam. Chyba nie namieścił tak trochę. Co? No, chyba nie. To przepraszam. Ja może już coś przymierzę i po prostu teraz przyjdę. No, ja też sam może coś biorę. Dobrze. Czy ja mogę pomóc? Nie w niczym. No i może pan to zmienić. No tak. Dobrze, dobrze. Jak panu się podoba? Może go lepiej o to nie pytaj? No, cudownie. Bierzemy. Ile? 90 tysięcy. Ile? Za oba czy za jeden komplet? Za oba. Sam krawat kosztuje 25. Proszę, 90. Za 90 tysięcy, pek. Dziękuję. Niech widzę, nie, właśnie. Co ty robisz? Oba, ja płacę swoje. Proszę. 45 opłacę. Miłego dnia. Miłego. Słodziaki, widzowie. Niezły gościu, normalnie ja tutaj, wiecie, ochlebił. Siema. Siema. Zaraz samolotem będzie. Będzie zaraz samolotem? Tak, będzie samolotem. Jak ty żeś się ubrał? No właśnie, jak czemu buty nie fitują w ogóle z metką jeszcze? No, bo, no. Czemu ty w ogóle wziąłeś... Taki drip. Nie komentuję ciebie, okej? Okay? Nie komentuję. Mnie? Ale no, lepiej od ciebie. Co ty gadasz? No to masz na swoje buty na przykład, albo... Ty, a gdzie reszta? Ty wziąłeś pasek z bronią? Stary, to jest plaża, to masz piasek i tak, czyli buty zdejmiesz. Gdzie jest reszta? Reszta już tam, czekam. Już tam? To kiedy oni polecieli? No, dwa samoloty były. A jak wy ogarnęliście samolot, żeby ten? O, zapraszam, bo nie ma czasu, już pan na młoda czeka. Dobra. Startujemy. Odpraw żadnych nie będzie na Hawajach? Co? Odpraw żadnych na Hawajach nie będzie? Czeku! To wszystko... A, nie powiem co. Nie będzie. Całe szczęście, dobra. A urzędnik tam będzie? Bo nie pamiętam, czy on leciał. Leci, już go ten. Już tam jest. To co? Tylko my tak spóźnieni. No jak zawsze. No to lecimy, nie? O, widzę, że już jesteśmy. Dawać! Co? On nie umie. Co tak pikujesz? A to nie powinno być powoli? Mówię, że on nie umie. Prostuj. Kółko wyłamie. Ja pierdzielę, widzę, już się przestraszyłem. Patrz, już kończył, jeszcze nie wylądował. O. Oła. Wystraszyłem się bardzo. O, no, lewo, już przewaliłem. Idź w te auto, to cię lewo, znajdę. Prawo. Dobra, wysiadajcie lepiej. Cześć. Dzień dobry. Wiadomo co, wiadomo do kogo. Tak, zapraszam. Ty, ja to... Nie miał być ślub taki... Wiesz, wiecie, my jedziemy w trójkę, a oni jadą z nim, więc chodźcie do tej. Wyjedziecie z tamtym. Z tamtym wiecie. Travis. Czemu? Co? Ale ja nie chciałem takiego ślubu. Jaki chciałeś? No, ja chciałem po prostu podpisać papiery i tyle, no. No to jest przecież, tak? Jedziesz podpisać. Aha, w długi klasach, ubrany elegancko, na Hawajach. A marudzisz? Właśnie, no jak będzie taki ślub, to ty potrzebujesz tego. Jak on ma? Prezentu. Prezent. Dla rodzica. Dla Markusa musisz mieć. Kupiłeś prezent dla Markusa? Chleb. Chleb solo. A on coś dla mnie ma? Nie ma. No, może mieć, nie wiem. Może no, coś tak, kupił. Ciekawe. Chyba kupił mi dożywotnią gwarancję, żeby nie zestrzeli. W sumie? Dobry prezent. No, ciulowy prezent. Dobra, widzowie, to są jakieś wrota, czy to jest tutaj? Tak, widzowie, kurde, są jakieś domki piękne, zobaczcie, jakieś pochodnie. Kelner chodzi z jedzeniem, wow, no. To jest to twoje wesele? Stary, no to chyba wygląda, ale... Wiem, jak się nazywa, czy coś takiego. A kto za to zapłacił? Nie wiem, świadka potrzebujesz, co nie? No. To ja mogę nim być. Mhm. Że masz kogoś już wybranego. Nie, bo nie... Dzień dobry, nie chciałem takiego ślubu. No to będzie świadek. Witamy. Witam. O, dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy już są? Dzień. Tak, wszyscy już są. A kto za to zapłacił? No nikt jeszcze za to nie zapłacił. Tam, ja już sobie z własnej ręki ogarnąłem transport. DJ-a też ktoś opłacił? No, możliwe, że pana przyszły też. Panowie, to jeszcze nie wesele. Jeszcze nie wesele. Jeszcze nie, teraz podpisanie papierków i tak dalej. A, właśnie, to nie chcecie jakieś muzyczki do tego? Nie chcecie jakieś muzyczki do tych papierków? Nie, urzędas. Słuchaj, robimy to szybko, bez żadnych słodziaśnych, miłosnych przyśpiewek, jasne? Sztywno i jak git. Jak git, tak, no to jak, tak jak zawsze. Cześć, Markus. Co wolisz? Pięknie się prezent ubrałem? Czy pieniądze? A pieniądze to nie prezent? Nie. To chcę prezent. Dobra.
Dobrze, dobrze, no to teraz tak, tutaj pan marznie podpisik i będzie już wszystko dogadane. Dobra, jest, czy on nie idą z dynią? Ja. Dobra. To jest ten prezent? To jest ten prezent, ta dynia? Zobacz, co jest w środku. Ja nie chcę wiedzieć, co jest w środku w sumie. Ja chyba też. Dobrze, a kto jest księdzem? Nie, to jest urzędnik. Cywilny. Dobra, no to ustawcie się może obok siebie, co? A nie stoisz jak kołek. Kurde, widzę, patrz jak się wymalowała, jak się wystroiła. No to chyba stoimy, tak? Dobrze, czyli możemy już rozpoczynać? Tak. O, to dobra, szybka formułka. Czy ty, Troju, bierzesz sobie panią Lidię za żonę? Tak, biorę. Czy bierzesz pani Lidio sobie tego... też Troja, za żonę? Co? No za żonę. Co jest, tak, biorę. Troj, patrząc po pani, no to, to raczej pani jest mężczyzną w związku. Może być. Dobrze. No to tak, no to wszystko już, wszystkie formalności są dopięte, więc ślub udany. Na pierścionki męż... to co? Jeszcze. No ale tutaj ktoś miał podejść z pierścionkami. No już i ma w kieszeni. Ale nie z dynią, nie z dynią. Z dynią, zobacz. Dobrze, to tutaj proszę pierścionek. Macie pierścionki już? No tak, dałem już. Dobra. To niech... to urzędat złączył, niech nikt nie złączy. Urzędat, z jego to ujadam. Maria, dobrej zabawy państwu życzę. Dziękuję. Gratulacje. Gorzko. Porsche jutro? Oczywiście, pierwsze co to... No to, no Troj, masz już prezent ode mnie. Dobra, szybko, weź ten prezent, bo mam jeszcze coś, szybko bierz. No, poczekajcie, a ta dynia, ona nie ma dziury od spodu? No nie wiem, już... No dobra. Wiem, komu by się przydała. Co można? Zara będę, czekajcie. Ja nie wiem, oni wszyscy się porozchodzili. No i, no i tyle. I tyle, tyle po weselu. Po ślubie. Właśnie, Troj. Chcę, żebyście sobie burgerka zjedli. Czemu ty cały czas chodzisz z tą dynią? Co ta dynia ma znaczenie? Klama, pierw, pokaż, czy nie ma dziury od spodu. Nie ma. Klama, nie wierzę ci. No nie ma, co otwórz. Może ty, Lidia, otworzysz? Albo nie otwieraj. Nie, może lepiej nie, wiesz? To wyjmujesz jeszcze nie. Czy co? Do czego? Teraz se krwi powiem, że trzeba wyjść, bo... Ale te kluczyki to trzeba ściągnąć z czegoś, czy... Nie, to przestań! Nie. Dobra, to... Dobra, i zobacz na swoje lewo. To jest dla mnie? Nie. A. To dla kogo? Widzowie, dał mi kluczyki, to nie jest dla mnie, to bez sensu. Się na coś, jakie zwierzę? Na jakie zwierzę? No, jak sięgałeś ręką do tej dyni. Aha! Nie, żadnego zaskłacza nie dostałem. Dobra. Co oni tak stoją? A im co? To miało być to biedne wesele z urzędu? Takie zwyczajne, takie... Tak, ale ja za to nie zapłaciłem i nie zapłacę. Już jest zwyczajne. Zgaduj, kto zapłacił. Markus, płaciłeś? Nie, no wszyscy się złożyliśmy. Co ty gadasz? Tak. Siema. Siema. Fajny prezent. Nie będziesz z niego więcej korzystał, dlatego będę pożyczał od ciebie go. Tak, dzięki, no. Ja jeszcze ten, on ma port w Liberty, jak coś. Tak tobie ci powiem. No to będzie wycieczkę. Retrowany i tam będzie, no. Dzięki wam wszystkim. Widzowie, słuchajcie, tak kończymy właśnie nasz wesele, ślubik i zaczniemy od kolejnego odcinka z tego samego miejsca. Mam nadzieję, że wam odcinek się podobał, że dopiąłem swego, że tego chcieliście, bo dużo o tym pisaliście, także wszystko jest teraz w porządku. No i co, widzowie, zachęcam do zostawienia łapy w górę pod tym odcinkiem, żeby jutro pojawił się odcinek. No i oczywiście pamiętajcie, subscription na dole musi być zostawione. Dziękuję za oglądanie, siemano, cześć!